Witamy Kacper w Nowym Sączu i takie pierwsze standardowe pytanie dla nowego piłkarza. Co Cię skłoniło, co Cię przekonało do tego, żeby przyjąć ofertę naszego klubu? Witam serdecznie. Na pewno klimat, który tutaj jest, też taki górski jest mi dobrze znany, także na pewno też to. No i w sumie dalsza, dalsza chęć grania w piłkę. Można powiedzieć, że powoli, a znaczy trochę wychodzisz ze swojej takiej strefy komfortu, bo całe twoje dotychczasowe piłkarskie życie było związane z podbeskidziem w wielsku białej, no poza tym półrocznym epizodem w Widzewie. Jak na to się zaopatrujesz? Znaczy nie wiem, czy wychodzę ze swojej strefy komfortu. No, piłka nożna to jest taki sport, to jest taki zawód, gdzie, gdzie trzeba się z tym liczyć, że, że często się zmienia otoczenie, także, także to dla mnie nie ma jakiegoś tam znaczenia. Myślę, że się szybko zaadoptuję i będzie wszystko w porządku. Podpisujesz umowę na dwa lata z opcją przedłużenia na kolejny rok. To świadczy o tym, że nie traktujesz naszego klubu jako przystanek, tylko wiążesz z nim jakieś dłuższe nadzieje. Nie, no oczywiście przyszedłem tutaj, żeby, żeby się rozwijać, żeby klub też się rozwijał. Także mam nadzieję, że ta współpraca się dobrze potoczy i że będziemy osiągać zakładane wyniki. Y Twoja pozycja to lewa obrona, tak? Ale w grupach młodzieżowych pod Beskidzia grałeś też na lewej pomocy. Wiadomo, dzisiaj boczny obrońca musi, musi też udzielać się w ofensywie i wiemy, to do, wiemy też doskonale, że no w Polsce tak się jakoś utarło, że jest taki deficyt tych lewych obrońców. Czy, czy uważasz to za swój duży atut? Na pewno jest takim jest atutem, bo, bo jest mniej trochę tych lewonożnych zawodników, a zawsze gdzieś tam grałem bardziej ofensywnie, można powiedzieć, niż na boku tej obrony, ale gdzieś tak zostałem Zaadoptowany do grania na tej lewej obronie, aczkolwiek zależy w jakim ustawieniu, bo też na, na, na tam powiedzmy trójkę z tyłu e, na wahadle też się dobrze czuły, także zresztą czwórką grając w obronie też można grać ofensywnie, także to nic nie zmienia. Mhm. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, czego możemy Ci życzyć w sandycji. Myślę, że dużo gry, e, zdrowia i dobrych wyników. Dzięki i powodzenia. Dzięki również.